Specyfika mojej pracy jest taka, że uczy nas się tego, że co by się nie działo, to po prostu the show must go on i się po prostu przykleja ten uśmiech, idzie się do pracy, robi się swoje, zwykle nasi współpracownicy się nie orientują, jaka jest sytuacja, a później wraca się do domu i myślę sobie, że jeszcze głębiej się wpada w ten mrok, jeśli się nic z tym nie robi. Dlatego tak istotne jest to, żeby pomału, ale jednak działać, żeby i chodzić do specjalistów, żeby się nie obrażać ani nie buntować przed sugestiami, jeżeli ktoś z bliskich nam mówi, że może powinieneś zaczerpnąć porady specjalisty, bo dzieje się coś niepokojącego, to za każdym razem, żeby to sprawdzać. Najwyżej się dowiemy, że wszystko jest z nami w porządku i że to jest chwilowa jakaś przypadłość, ale pierwsza rzecz to działajmy tak i otwierajmy się na tę pomoc. Dawajmy sobie pomóc po prostu.